Zbigniewa Klimowskiego, jak także i dla kadry młodzieżowej Roberta Matei. Druga grupa zawodników rozpoczynają 21-letni Fin Osipek Walta, mniej znany skoczek z Lahti. No, brak tutaj dynamiki w locie, widać, że lekko przerażony jest ogromem tego obiektu. Fin nie przebrnął przez kwalifikacje do konkursu indywidualnego. No i także słabo spisał się w tym skoku w konkursie drużynowym. 147 metrów to jak na razie najkrótsza odległość dzisiejszych zawodów. Finowie wyprzedzali Czechów, no i zobaczymy. Czesi z numerem trzecim będzie Borek Sedlak, który tutaj także skakał fatalnie. Na razie oczywiście jednak łączna nota Finów.